Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytanie miesięczne na listopad. I tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię, co ma szansę przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie, rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Dalej przejdę do czytania na miłość i uczucia dla osób w związkach oraz dla singli. I całość zakończę informacją pod tytułem co wydarzy się w pracy i w finansach. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonować, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również, dlatego że wówczas będzie można wyciągnąć taką większą wiedzę z obu czytań dla znaków słonecznych oraz ascendentalnych. Raki, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia. Królowa, chciałem powiedzieć Królowa Sprawiedliwości. Jest to karta sprawiedliwości. Nie wiem, czemu mi Królowa przyszła do głowy. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Przychodzi do Was paź monet. To tak jak ktoś chciałby coś naprawić, wyprostować. Co odchodzi do przeszłości? Tutaj jest z kolei karta siódemki buław i bardzo dobrze, bo z jednej strony mam wrażenie, że ktoś tutaj chowa swoje ego do kieszeni i tutaj powiedzmy, nawet nie to, że inaczej, umie honorowo się zachować, po prostu, ale przy okazji właśnie chowając ego do kieszeni. Ale to zaraz. Jak Wy się przedstawiacie? Wy przedstawiacie się jako karta sądu ostatecznego. Myślę, że to jest całkiem niezły rozkład. Tutaj mam wrażenie, szczerze mówiąc, że dajecie komuś szansę i nie chodzi mi tutaj o relacje romantyczne, bo czytanie na miłość i uczucia będzie zaraz po tym. Bardziej mi chodzi po prostu w ogóle o jakieś relacje typu koleżeńskie, przyjacielskie, rodzinne. No, ewentualnie w ogóle czemuś dajecie szansę. Może jakiemuś pomysłowi, który był tutaj wcześniej odłożony na później, albo w ogóle była rezygnacja. Jaka będzie dla Was rada? Rada to król kielichów i czego raczej nie robić, czego unikać. Tutaj jest as kielichów i piątka kielichów z kolei z przełożenia. No, powiem Wam, raki, że pojawiło się dużo tych kielichów, a one są związane nie tylko oczywiście z trygonem wody, czyli Waszym, ale gdzieś w ogóle z emocjami, z uczuciami, z wrażliwością. I teraz zacznijmy od tego, że z przełożenia jest piątka kielichów i właśnie ta karta pokazuje postać, która patrzy może nawet w przeszłość, ale przede wszystkim na to, co nie wyszło, na to, co się zakończyło, na jakieś niewykorzystane szanse, bo zobaczcie, tutaj ona patrzy w rzekę i właściwie obserwuje kielichy, które w niej są i gdzieś zupełnie nie zauważa, że przed nią są właśnie dwa pełne te kielichy. O co tutaj chodzi? Tutaj rzeczywiście może ta karta sugerować to, że no gdzieś tutaj powraca sytuacja z przeszłości albo taka, która w ogóle Was ostatnio niepokoiła, ale powraca tylko i wyłącznie po to, żeby się rozwiązać, naprawić. Ewentualnie ta karta może mówić, że ostatnio patrzyliście w, no nie tam, gdzie trzeba. Wasza uwaga bardziej skupiała się na przykład na
narzekaniu, na powiedzmy negatywnych myślach, zamiast gdzieś rzeczywiście wykorzystać no, tę sytuację, w której jesteście, albo próbować jakoś no, gdzieś tutaj coś wyciągnąć pozytywnego z niej. Zobaczcie, w ogólnej energii z kolei jest karta sprawiedliwości właśnie, nie królowej sprawiedliwości. I ta karta mówi właśnie o tym, że przychodzi do Was sprawiedliwość. W tym miesiącu mam wrażenie, że będzie wyrównanie szans, że będzie zawarcie jakiegoś pokoju, paktu pomiędzy Wami, a rzeczywiście być może jakąś osobą, czy w ogóle stronami. Ewentualnie karta, wybaczcie, sprawiedliwości może jak najbardziej sugerować po prostu spokój i takie umiarkowanie, bym powiedział. Ta karta mi się bardzo kojarzy z umiarkowaniem, bo zobaczcie, tutaj są właśnie wyrównane szale na tej wadze, więc powiedziałbym, że raczej spokojny miesiąc ku no, tak jakiejś refleksji właściwie nawet, ku wyciąganiu jakichś pozytywów z trudnych sytuacji, ku naprawianiu. Tak mi się gdzieś wydaje. Zobaczcie, przychodzi do Was karta Pazia Monet, który jest tutaj tak bardzo ukwiecony, bo ma wianek na głowie. Ale w ogóle ta karta pokazuje studenta bądź ucznia lub osobę, która jest właśnie otwarta na nowe doświadczenia, na wyciąganie wniosków, na otwieranie umysłu swojego i rzeczywiście gdzieś tak jakby ona woli iść do przodu, aniżeli skupiać się tak jak tutaj piątka kielichów na tym, co nie wyszło, na tym, co no gdzieś dało Wam zawód albo rozczarowanie. No to jest bardzo dobra postawa, bo ja mam wrażenie, że jesteście gotowi właśnie na to, aby ruszyć do przodu, aby gdzieś uczyć się, rozwijać i, co jest to najważniejsze, budować nowe doświadczenia, a nie żyć gdzieś tymi z przeszłości. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi siódemka buław i ta karta bardzo mi się skojarzyła, słuchajcie, z takim honorowym zagraniem, więc wydaje mi się, że raczej honorowo tutaj ktoś się zachowa. Ale słuchajcie, patrząc na tę kartę, to ona tutaj przedstawia postać, która z ogromnym wysiłkiem gdzieś tutaj no, trzyma w swoich ramionach dwa drzewa i odpycha od siebie jakieś ataki. Ja bym powiedział, że ona mogłaby mówić o jakichś przejściowych trudnościach albo sytuacjach, które rzeczywiście wymagały od Was mnóstwo odwagi, siły, poświęcenia, no stresu być może. I to gdzieś odchodzi do przeszłości, więc wydaje mi się, że jest wykaraskanie się właśnie z takiej trudnej sytuacji. Ewentualnie po prostu gdzieś w tym miesiącu nie dzieje się na tyle źle albo na tyle wyzwaniowo. O, to już wolę to określenie, aniżeli źle albo dobrze. No, że gdzieś po prostu to tutaj nie trzeba takiego tytanicznego wysiłku no, z siebie gdzieś wykrzesywać. I teraz tak, zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta sądu ostatecznego. Piękna karta, która w tej talii przedstawia Panią Wiosnę grającą na flecie. No i właśnie dzięki temu tutaj wszystko budzi się do życia. Tutaj jakieś leśne elfy wstają ze snu zimowego. I ta karta dosłownie mówi o wejściu na wyższy poziom. Czyli no, jest to niewątpliwie jakieś odrodzenie. Jest to niewątpliwie zostawienie za sobą przeszłości, ale właśnie naprawionej tej przeszłości. Wyciągnięte jakieś wnioski. Coś wyleczonego. Tutaj jest dosłownie takie odświeżenie i taka odświeżona perspektywa, odświeżony właściwie wzrok na to, co się dzieje dookoła Was. Może nie wzrok, ale no, słuchajcie, percepcja. O, wybaczcie, bo tutaj już lekko się zaplątałem. Więc ta karta mogłaby też, słuchajcie, mówić o pewnego rodzaju wybaczeniu, powrocie, o powrocie również jakiejś nadziei do tego, że rzeczywiście Wam coś się uda. Również a propos tych no, różnych spraw odłożonych na później, typu powrót na fitness od stycznia, nauka od nowego roku. O,
słuchajcie, tutaj akurat na potwierdzenie motocykl, albo no słuchajcie, kurs językowy od nowego roku i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, w Radzie jest dla Was karta Króla Kielichów, a Król Kielichów no, pokazuje osobę, która mogłaby być ojcem, mężem, partnerem, ewentualnie dziadkiem, albo w ogóle bardzo Wam bliską osobą. I tutaj jest w Radzie, żeby rzeczywiście naprawiać relacje z bliskimi, zwłaszcza z osobami starszymi, ale nie tylko, bo no tutaj jest taki przekaz, że nigdy nie wiemy, no ile tak naprawdę jeszcze pozostanie nam czasu razem, więc gdzieś trzeba wykorzystać to, że jeszcze go na razie mamy. Król Kielichów sugeruje osobę bardzo emocjonalną, empatyczną, otwartą i no tutaj jest właśnie taka rada, żeby właśnie być osobami empatycznymi, które gdzieś potrafią wybaczać, które dają innym szansę, ale też oczywiście no nie ma to nic wspólnego z jakimś podkładaniem się i uległością. Tutaj Król Kielichów to jest rak, skorpion, ryby, więc co? Trzeba też oczywiście pamiętać o swojej godności, o swoim dobrze, o swoim dobru, tak, o swoim dobru. Czego nie robić, czego unikać? Jest to, zobaczcie, karta Asa Kielichów. Piękna karta, ona właśnie może mówić o wybaczaniu lub odnawianiu relacji. I teraz tak, ja bym powiedział, że raczej, patrząc na cały rozkład, tutaj ona może kojarzyć się z uległością, więc właśnie tutaj empatia, zrozumienie i taka dobra, ciepła energia, no gdzieś ją trzeba wybalansować właśnie i na pewno tutaj nie podkładać się innym lub gdzieś nie zapominać o swoich potrzebach, bo tak czasami może się dziać. A z kielichów to też informacja szczerze, żeby, no powiedzmy w tym miesiącu zrobić sobie przerwę od trunków albo w ogóle od jakichś takich substancji, które mają gdzieś zaburzyć percepcję. No nie wiem, nawet napoje wyskokowe. Tutaj raczej ku ukojeniu, aniżeli jakiemuś pobudzeniu lub zaburzeniu percepcji. Przejdźmy do czytania na miłość w listopadzie. Jaka będzie dla Was ogólna energia? Karta Asa Mieczy. Co przychodzi do singli, ewentualnie jak pokazuje się Wasz partner lub partnerka. Karta Ósemki Mieczy. Słuchajcie, ktoś być może nie wierzy w siebie, w swoje możliwości, w swoją atrakcyjność. Może nie do końca czuje się doceniany i to zarówno Wy, jak i ewentualnie ktoś, kto jest w Waszym życiu. Jak Wy się przedstawiacie? No Wy przedstawiacie się jako piątka mieczy, brak komunikacji, ale momento. Dużo mieczy. Jaka będzie dla Was rada? No, słuchajcie, jest to karta wisielca. Dziwacznie, szczerze mówiąc. Ale może, dobra, już wiem, odwrócić perspektywę. Czego raczej nie robić, czego unikać? Rycerz Kielichów i dziewiątka mieczy z przełożenia. Słuchajcie, no dużo mieczy. Ja nie wiem, czy Wy tutaj macie może do czynienia z trygonem powietrza, czyli wzięta waga wodnik, a może niekoniecznie. Ale przejdźmy do energii z przełożenia. Dla związków dziewiątka mieczy może mówić, słuchajcie, o nieprzespanych nocach, zamartwianiu się, szukają dziury w całym. Albo w ogóle, słuchajcie, to jest sytuacja, w której jest niepogadane, nie ma komunikacji,
jakoś z pewnego powodu, z pewnych powodów nie chcecie ze sobą rozmawiać, albo, no powiedzmy, są przerwy w tym, ale gdzieś w głowie się kotłuje. Chomik po prostu na kołowrotku się obraca i myśli, trudno zastopować, zamiast porozmawiać. Z przełożenia dla singli ta dziewiątka mieczy może właśnie mówić, słuchajcie, o zamartwianiu się, na przykład, albo w ogóle braku wiary w siebie i w miłość. Na przykład, nikogo nie poznam, wszyscy są tacy sami. Takie czarnowictwo, słuchajcie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że mam wrażenie, że wieczorami, w nocy i w ogóle jak te, słuchajcie, wieczory są coraz dłuższe, coraz bardziej potrzebujecie bliskości z drugą osobą. Dużo wrażliwości jest w Was w tym miesiącu. Zobaczcie, dla związków w ogólnej energii ten as mieczy, no mówi o tym, że ten miesiąc rzeczywiście sprzyja komunikacji i tutaj trzeba poważnie porozmawiać, coś sobie wyjaśnić, odciąć grubą kreską albo właśnie tym mieczem to, co pomiędzy Wami było ostatnio trudne. I wcale nie chodzi o to, żeby tutaj machnąć ręką i zapomnieć, ale właśnie, żeby porozmawiać, bo wyjaśnić sobie, bo as mieczy to początek nowej komunikacji i bardzo dobrze. No słuchajcie, dla singli ten piękny as mieczy z przełożenia, przepraszam, z ogólnej energii, którego zresztą bardzo lubię, mówi dosłownie o tym, że czas odciąć się od czarnowictwa, czas odciąć się od jakiegoś na przykład krytykowania siebie, bądź patrzenia na innych i w ogóle na rzeczywistość, również na siebie, z perspektywy poprzednich związków i relacji. Bo to nie jest prawda, że wszyscy są tacy sami, to nie jest prawda, że powiedzmy nie ma miłości albo Wam się ona nie należy, to jest tylko Wasza percepcja. Zobaczcie, Wasz partner lub partnerka w związku przedstawia się jako ósemka mieczy. Ja bardzo lubię miecze, a już zwłaszcza w tej talii. I ta karta przedstawia, słuchajcie, autosabotaż, brak wiary w siebie, poczucie, że no jesteśmy na przykład niewystarczający, że się nie nadajemy, albo że jesteśmy niedopieszczeni. Ewentualnie, że jest tutaj trudno wyjść z jakiegoś konfliktu bądź z jakiejś stresującej sytuacji. I powiem tak, Wasza druga połówka również jest bardzo wrażliwa i być może trudno jest się pierwszej odezwać, czy na przykład przeprosić, czy podać rękę na zgodę, ale to nie ma nic wspólnego z jakimś wyrachowaniem, tylko z wrażliwością. Do singli przychodzi właśnie ósemka mieczy. A ósemka mieczy to jest właśnie autosabotaż i ewentualnie taki wewnętrzny krytyk, który gdzieś na przykład mówi nie idź na randki, nie chodź na randki, nie poznawaj nowych osób, bo jesteś za gruby, za brzydki, niewysportowany i głupi. I teraz tak, na przykład odchudzaj się, zadbaj o siebie, powiedzmy, doucz się trochę, żeby być osobą bardziej atrakcyjną i mieć o czym rozmawiać. I jak już te procesy się wszystkie dokończą, to może od przyszłego roku, czy tam kiedyś, zacznij poznawać nowe osoby. No to jest bez sensu. W sensie, no powiem tak, nie jest bez sensu praca nad sobą, ale bez sensu jest rzeczywiście gdzieś krytykowanie siebie i powiedzmy takie myśli pod tytułem muszę coś ze sobą zrobić, żeby w ogóle ktoś na mnie zwrócił uwagę. Na tej zasadzie. To nie jest najlepsze. Tutaj mogą przyjść rzeczywiście autosabotujące myśli. I teraz zobaczcie, wy w związkach przedstawiacie się jako piątka mieczy. A piątka mieczy to jest właśnie karta braku komunikacji, być może zamiatania spraw pod dywan. I słuchajcie, tutaj zwłaszcza w tej talii to jest całkiem nieźle pokazane. Zobaczcie, tutaj na tych pięciu mieczach jest wąż, który jest gotowy do, słuchajcie czego, ukąszenia. I powiem tak, niby nie odzywam się, niby powiedzmy, nie chcę powiedzieć wprost, o co mi chodzi, ale liczę na to, że druga osoba się domyśli lub gdzieś tutaj stosuje pasywną agresję. I to możecie być wy.
Znowu podpowiem, należy gdzieś tutaj spróbować pogadać i schować ego do kieszeni. Single, wy przedstawiacie się jako piątka mieczy. I teraz tak. Po pierwsze, piątka mieczy tutaj, przy tym rozkładzie, mogłaby troszeczkę sugerować poddanie się, ewentualnie brak komunikacji, czyli, a jeszcze tylko dodam, że w ogólnej energii jest as mieczy, czyli raczej właśnie początek nowej komunikacji. No tutaj zamiast otworzyć jakieś aplikacje, poszukać innego źródła, no powiedzmy innego, aniżeli do tej pory było używane do poznawania nowych osób, no to zamiast tego, no to wy raczej się poddajecie. I to nie jest dobre. Zobaczcie wy, radzie dla związków jest karta wisielca, który wisi do góry nogami i no tutaj jest informacja, żeby przełamać jakiś marazm, przełamać rutynę i spróbować zrobić coś innego, aniżeli do tej pory. Zaskoczyć siebie i partnera lub partnerkę no tym, że na przykład pokojowo i miło zaprosicie na herbatę i spróbujecie pogadać. No nie wiem, nie mówię, że wcześniej tak nie było. Ale wisielec w ogóle mówi tak, wywróć swoją perspektywę i postaw się też czasami w butach swojej, no, drugiej połówki, tak powiedzmy, partnera czy partnerki, bo być może oni też są osobami wrażliwymi, które chowają w sobie urazy, ale też nie chcą o tym mówić, tak jak wy na przykład. Rada dla singli, spójrzcie z innej perspektywy na sprawy i na swoje życie. Czy, słuchajcie, patrząc na to, biorąc pod uwagę to, że na świecie żyje tam 8 czy 9 bilionów ludzi, to już nawet nie pamiętam ile, no to czy jest możliwe, że wszyscy są tacy sami? Wszyscy faceci na świecie czy kobiety? No chyba nie. Czy jest możliwe, powiedzmy, że nigdy nie znajdziecie miłości? No raczej też nie, to jest 50 na 50, prawda? Wywrócić swoją perspektywę i też troszeczkę, powiedziałbym, popracować nad tym, co was blokuje przed poznawaniem nowych osób. Czego nie robić, czego unikać dla związków? Słuchajcie, no, rycerz kielichów. I to jest taka postawa osoby, która mogłaby troszeczkę lekceważyć to, co ma do powiedzenia druga osoba. Ewentualnie ktoś, kto machnie ręką i tyle. Sprawa jest niewyjaśniona, niezaleczona, nie ma jakiegoś planu na przyszłość. I takiej, no powiedzmy, postawy rycerza kielichów raczej się wystrzegać. Też w ogóle jakichś ważnych wyzwań i rozmów po trunkach, bo tutaj lepiej na trzeźwo. Czego nie robić, czego unikać dla singli rycerza kielichów? I ja też tutaj wcześniej zapomniałem wspomnieć, że tutaj może być czekanie na powrót kogoś z przeszłości. I przez to właśnie blokada przed poznawaniem nowych ludzi. Ale to sprawia, że jeszcze bardziej się pogrążacie na przykład. I rada jest taka, żeby raczej nie czekać na kogoś, aż powróci. Czego jeszcze unikać? Unikać, no powiedzmy, unikać umizgów, tak się chyba mówi, osób, które są pod wpływem czegoś. Być może mieliście do czynienia z takimi w przeszłości i no gdzieś wypadałoby tego nie powtarzać. Przejdźmy do czytania na pracę i finanse. Jaka będzie dla was ogólna energia? O, pięknie! Karta Słońca. Co do was przychodzi, co się pojawia? Karta Pazia Buław. No, na razie gorąco i tutaj akurat sporo komunikacji. Co odchodzi do przeszłości? Karta umiarkowania. Wybaczcie tutaj za dźwięki za oknem, ale nie mam na to wpływu. Jeszcze nie wytłumiłem pomieszczenia. Jak wy się przedstawiacie?
Karta świata. Czy jest to możliwe to, że są propozycje lub informacje a propos nowej pracy lub wyjazdu służbowego albo myśli o przeprowadzce za granicę lub innego miasta do pracy? Rada dla Was. Karta świata, no pięknie. I czego, przepraszam, gwiazdy. Czego nie robić, czego unikać? Jak na razie prawie same wielkie arkany. Więc to będzie ważny miesiąc, jeśli chodzi o sprawy zawodowe i finansowe. Kapłanka i głupiec z przełożenia. No i powiem Wam, że na 7 kart, 6 z nich to wielkie arkana. Więc ważny miesiąc. Po pierwsze, z przełożenia jest głupiec i głupiec mówi o rozpoczęciu od zera oraz, no gdzieś tutaj, wyruszeniu w nowy etap, pełen przygód, motywujący, dający, no gdzieś tutaj, nadzieję i energię. I mam wrażenie, że tutaj jest szansa na zmianę lub przeprowadzkę, nawet ze względu na pracę lub szkołę. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że głupiec może przestrzegać przed brakiem rozsądku i właśnie nierozsądnym dysponowaniem swoimi finansami. Może nawet jest w Waszym otoczeniu ktoś, kto tutaj wpływa na Was i przez to na przykład Wasz budżet jest uszczuplony. Zobaczcie w ogólnej energii karta Słońca. Piękna złota królowa na polu słoneczników, która tutaj raczej mówi o czymś pozytywnym, o sukcesie, znowu o nowym początku, dlatego że gdzieś po nocy przychodzi dzień, ale no tutaj powiedziałbym tak, w połączeniu z głupcem, no tutaj może jak najbardziej sugerować szczęśliwy, pozytywny, nowy początek dla osób, które chcą zmian, które ich szukają, ale uwaga, Słońce w negatywie i już w ogóle z głupcem, to też jest informacja, że znowu ktoś może bagatelizować sprawy związane z finansami. Na przykład nie pilnować terminów, spłat, czy powiedzmy, no na przykład ulegać komuś i pożyczać pieniądze, co nie jest dobre. Zobaczcie, przychodzi do Was paść buław. Paść buław, który jest takim, powiedzmy, komunikatorem, posłańcem informacji, lub w ogóle samą informacją. I powiedziałbym, że właśnie przychodzą do Was wieści a propos wyjazdów, nowych początków. Ewentualnie tutaj jest też taka informacja, że Wy wiecie, jak porozmawiać, no powiedzmy z szefostwem, z osobami, które są tutaj w dziale kadry na przykład, o swoich potrzebach zawodowych. I co prawda nie widzę tutaj jakichś wielkich pieniędzy, ale widzę, że już jakieś zmiany zaczną się dziać. Jakiś proces. Może nawet, słuchajcie, jakiś wyjazd służbowy, żeby Was zmotywować. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta umiarkowania z kolei. I ona właśnie mówi o takim zdrowym rozsądku. Tutaj w ogóle pięknie wygląda ta władczyni żywiołów, która no, fantastycznie tutaj umie nimi żonglować. I powiedziałbym tak, no jest to informacja, że gdzieś jest zaburzony ten zdrowy rozsądek, więc przestrzegam Was, bo oczywiście to się nie musi wydarzyć, ale po prostu nie podejmujcie decyzji związanych z inwestycją większych pieniędzy w tym miesiącu. Ewentualnie sprawdźcie wszystko 8 razy i nie chwalcie się gdzieś tutaj dookoła innym, zanim coś nie będzie dokonane. Tutaj powiedziałbym, że trzeba by było właśnie nawet troszeczkę wyjść ze strefy komfortu, żeby porozmawiać o swoich potrzebach finansowo-zawodowych z szefostwem albo ze sobą, żeby je skonfrontować ze swoimi potrzebami. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta świata. A karta świata, którą bardzo lubię, trochę wygląda jak umiarkowanie, to może tutaj mówić o wyjeździe, o podróży, nawet być może za granicę, właśnie do pracy. Ewentualnie o chęci rozwoju, o chęci nauki,
poznania czegoś nowego i tak jakby przełamania rutyny zawodowej w pracy. No więc tak jak powiedziałem wcześniej, jest o czym rozmawiać z pracodawcami. Ale jeszcze karta świata może mówić, żeby tutaj uważać na przepłacenie na jakąś podróż. Być może dlatego, że udałoby się w porozumieniu z kimś gdzieś to ogarnąć taniej, wybaczcie za kolokwializmy, albo po prostu przełożyć to w czasie. W każdym razie jakiś nowy etap się otwiera i wypadałoby z niego skorzystać, jeśli chodzi o zmiany. Tym bardziej, że zobaczcie, w Radzie jest karta gwiazdy, którą uwielbiam. I karta gwiazdy gdzieś mówi o czymś bardzo pozytywnym, o nadziei oraz o takim poczuciu, że coś tam nad wami czuwa i nie pozwoli wam, no powiedzmy, zejść na złą drogę albo podjąć złą decyzję. Zobaczcie, gwiazda, słońce, świat, super karty. I teraz tak, jaka jest rada? Rzeczywiście uwierzyć w to, że coś jesteście w stanie zrobić, że wam się uda, że jak chcecie, to potraficie. Uwierzyć w jakąś zmianę, wyjść ze strefy komfortu, ale też nie być w iluzji, że tutaj ktoś wam zaproponuje z dnia na dzień nagle podwyżkę, jeśli sami się o to nie postaracie. Czego nie robić, czego unikać? I to jest, zobaczcie, kapłanka. A kapłanka może być osobą, która ma jakąś tajemnicę, albo osobą, która gdzieś tutaj, powiedzmy, za plecami jakąś intrygę tutaj wymyśla. I teraz tak, właśnie. Dopóki nie jesteście czegoś pewni, jakiejś zmiany, to czy wynagrodzenia większego, nie mówcie o tym dookoła. Pieniądze lubią ciszę w ogóle. Ale też jeszcze, jeśli ktoś wam, powiedzmy, coś zaproponuje lub będą rozmowy, na przykład kwalifikacyjne w innej firmie, też jeszcze o tym nikomu nie mówcie, dopóki coś nie jest pewne, dlatego że jakaś kobita to może wykorzystać. Może panna, a może byk, a może koziorożec. W każdym razie dla osób, które potrzebują zmian, nie ukrywajcie swoich potrzeb, dlatego że no gdzieś tutaj wówczas będzie wypalenie się i frustracja. Moi drodzy i moje drogie, dziękuję wam za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Zachęcam do sprawdzania czytań na nowy rok numerologiczny z cyklu Wybierz kartę i jakie tam jeszcze sobie chcecie, tutaj gdzieś podlinkuję, ale w opisie pod filmem i w komentarzu z czasówką również je znajdziecie. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, dlatego że pomoże mi to w rozwoju go i wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa, pa.